Rząd stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem stworzenia równolegle dwóch poważnych systemów. Pierwszego systemu zabezpieczenia epidemiologicznego i medycznego, tak aby zdusić wirusa jak najszybciej, jak najefektywniej, ale jednocześnie musiał stworzyć system pomocy finansowej dla przedsiębiorców, dla pracowników i pracodawców, tak aby skutki gospodarcze koronawirusa w jak najmniejszym stopniu nie odbijały się na portfelach Polaków. Chciałbym bardzo podziękować pani minister za dzisiejszą wizytę. Jest to też dla mnie ważna chwila, dlatego że wspólnie pracowaliśmy i nie widzieliśmy się przez wiele miesięcy, a razem pracowaliśmy i walczyliśmy o DPS w województwie łódzkim, zabezpieczaliśmy mieszkańców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pomoc rządowa jest ogromna i dla przedsiębiorców i pracowników w województwie łódzkim. Sama Łódź to 1 mld zł. I chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tych statystyk, jak wielki wkład jest, jeżeli chodzi finansowy polskiego rządu, w to, w jaki sposób gospodarka na terenie województwa łódzkiego również funkcjonuje dzisiaj. Kiedy podsumowujemy te wszystkie instrumenty wsparcia, zarówno dofinansowania do wynagrodzeń, zarówno świadczenie postojowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też zawieszenie składki ZUS-u, składki ZUS-u jest o tyle istotne, że to jest nie tylko odpisanie tej składki, ale przypisanie każdemu pracownikowi, że właśnie ta troska o pracownika jest naszym celem. Dla nas biznes gdzieś tam w połowie marca zatrzymał się całkowicie, spadły przychody praktycznie do zera. Także jesteśmy jedną z tych firm, która rzeczywiście potrzebowała wsparcia, szczególnie w tym okresie zamrożenia gospodarki. My złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy wsparcie dla 428 osób. Tutaj centralę mamy w Łodzi, jeżeli chodzi o obniżony wymiar czasu pracy dla 30 osób, jeżeli chodzi o ten tak zwany przestój ekonomiczny. Łączna kwota to prawie 3 miliony złotych, wypłacana w transzach, także tyle. Jesteśmy oczywiście wdzięczni i dziękujemy za to wsparcie. W przestrzeni publicznej ostatnio wiele przetoczyło się takiej narracji związanej, czy rzeczywiście rząd przygotował dobre wsparcie dla przedsiębiorców w celu ochrony miejsc pracy, a może to samorządy wykonują to za rząd. Szanowni Państwo, nic bardziej mylnego, gdyż zadania, które są realizowane przez powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy, to właśnie są te jednostki, które w tym trudnym czasie przede wszystkim powinny wspierać tą właśnie, wspierać dofinansowania do wynagrodzeń. I my przygotowaliśmy proste instrumenty i przygotowaliśmy środki na wypłatę tych świadczeń, a więc zarówno dopłaty do wynagrodzeń, mikropożyczki, które tak bardzo są potrzebne małym mikroprzedsiębiorcom samozatrudnionym, ale także przekazaliśmy środki na realizację tego w skali kraju. Po zakończonym miesiącu maju możemy powiedzieć z naszych szacunków, że stopa bezrobocia to jest około 6%, a więc osób bezrobotnych w sumie wszystkich niespowodowanych sytuacją z kryzysu gospodarczego szacujemy, że jest 1 011 000. Nie tak, jak wczoraj było mówione we Wrocławiu, pan Rafał Trzaskowski mówił, że w wyniku właśnie sytuacji związanej z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią już 1 000 000 osób straciło pracę. Nie jest prawda, z szacunków, które mamy, które analizujemy. Na chwilę obecną, po zakończonym miesiącu maju, 6% stopa bezrobocia, 1 011 000 osób bezrobotnych. I tutaj należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że z jednej strony chronimy miejsca pracy, a więc te realne wsparcia zostały przekazane, a więc dlatego sytuacja na rynku pracy jest taka, gdzie możemy zachować umiarkowany optymizm, ale cały czas obserwujemy, jak sytuacja się rozwija. I co można zauważyć? Pojawia się coraz więcej ofert pracy,
porównaniu do miesiąca kwietnia, przede wszystkim właśnie tej pracy sezonowej. Ja też spotykałam się z powiatowymi urzędami pracy, które to rzeczywiście na liczbach pokazują, że sytuacja zaczyna jakby delikatnie rozwijać się w kierunku pozytywnym.